To był już ostatni tegoroczny piknik rodzinny w ramach letniego cyklu Kultura w sąsiedztwie. Tym razem Centrum Kultury i Sztuki zaprosiło na skwer 750-lecia Tczewa na osiedlu Witosa. Cykl Kultura w sąsiedztwie pokazuje, ile w naszym mieście jest atrakcyjnych miejsc, gdzie można radośnie i aktywnie spędzić czas. Centrum Kultury i Sztuki pikniki w różnych lokalizacjach Tczewa organizuje od 2 lat. Jakie atrakcje Centrum Kultury i Sztuki przygotowało podczas ostatniej już odsłony letniej kultury w sąsiedztwie? Scenariusz jest od 2 lat niezmienny, czyli rozpoczynamy spektaklem dla dzieci, następnie jest zumba z Agatą Sową, quizy przyrodnicze w terenie, są darmowe dmuchańce, a na zakończenie przygotowujemy dla nieco starszych mieszkańców jakiś koncert. W tym roku w lipcu były przeboje Krzysztofa Krawczyka, a dzisiaj są to przeboje Ireny Jarockiej. Pierwsze spotkanie Kultury w Sąsiedztwie odbyło się już tradycyjnie na Suchostrzygach. W lipcu spotkaliśmy się na Kanonce, a dzisiejszą finałową edycję kończymy tutaj na przepięknych górkach. Bardzo się cieszymy, że udało się nam dzisiaj tutaj dotrzeć. Ta przestrzeń wydaje się być idealną na piknikowanie, zwłaszcza z dziećmi. Tak, dostaliśmy bardzo dużo zresztą sygnałów, że mieszkańcy tutaj cieszą się, że o nich pamiętamy. Oczywiście zgłaszają się też mieszkańcy innych osiedli. My staramy się każdego roku odwiedzać naprawdę różne zakątki i pokazywać, że każde osiedle w Tczewie jest warte uwagi, jest piękne i chcemy także się integrować i przy okazji zapraszać także na wydarzenia w naszym mieście, a jest ich sporo. Dynamiczne zajęcia zumby prowadzone przez Agatę Sowę bardzo spodobały się zwłaszcza dziewczętom. Młodsze dzieci miały okazję wyszaleć się na dmuchańcach. Dzieci widziałem właśnie zeszły z dmuchańców, naskakały się. Wygląda na to, że tak, jak najbardziej. Wyszalały się? No pewnie. Sam bym sobie wskoczył. Jak się podoba? Pierwszy raz na tego rodzaju pikniku? Tutaj tak. A jesteście tutaj, mieszkacie czy dojechaliście? A odwiedzamy aktualnie moją siostrę. Mieszkamy w Starogardzie, niedaleko. Przyszliśmy tutaj z dzieckiem, które jest w tej chwili na ślizgawkach. No i nie chce zejść z tej ślizgawki, tak się dobrze bawimy. Tylko, że troszeczkę gorąco. No widzę, że się tutaj w cieniu schowaliście. Tak, dokładnie. Strategiczna pozycja. Atmosfera super. A jak się podoba lokalizacja i sama atmosfera dzisiaj na pikniku? Bardzo superowa. Bardzo dużo Tczew robi takich dobrych spotkań dla rodziny. Dobre miejsce i bardzo ładnie tutaj jest. A pani tutaj właśnie mieszka, czy przyjechała z innego osiedla? Mieszkam, ja tutaj mieszkam, tak. Miejscowa. To jest pani dumna chyba z tego miejsca. Tak, bardzo ładnie i jest organizowane dosyć często coś tutaj. Super. A dzisiaj skorzystaliście? No korzystamy, jak widać, cały czas. Tutaj córka, a tam syn jeszcze. Korzystamy. Były atrakcje dla dzieci, ale też dorośli mieli coś dla siebie. Na przykład koncert Motylem Jestem, czyli najpiękniejsze piosenki Ireny Jarockiej w wykonaniu Urszuli Lidwin. Zabrzmiały więc m.in. klimatyczne kawiarenki. Na festynie sporym zainteresowaniem cieszyła się gra w Mölki, jaką na boisku prezentowali członkowie tczewskiego klubu Zagrywka. Dzięki temu festynowi nauczyliście się grać. Tak, dosłownie. Jak się podoba? Bardzo. Anastazja, ci się podoba? Tak, bardzo mi się podoba. Tylko mówią, że lepiej grać na trawie, bo tu się odbija, a na trawie nie odbije się. No to będziecie próbować na trawie w innym terminie. No, dosłownie. Tak zrobimy. Jest festyn, czyli nasza poniekąd piknikowa gra idealnie się tego nadaje. Czyli każda okazja jest dobra do tego, żeby nowe osoby zapoznać z waszą ulubioną grą. My pokazujemy grę każdemu, kto tylko zechce, tak? Przychodzą rodziny, są zainteresowani, bo jednak rzeczywiście można spędzić czas rodzinnie, tak jak mówiłem, piknikowo, ale jeżeli ktoś bardziej się zainteresuje, można wejść w tę strefę sportową, czysto sportową. Tczew wszedł w nią bardzo głęboko. Zagrywka była na Mistrzostwa Świata, tam gdzie jest kolebka tej gry. Tak, pojechaliśmy do macierzy, do Finlandii, do miejscowości Hyvinkää i tam stanęliśmy w konkury z innymi drużynami z całego świata, bo 16 narodowości, 176 drużyn. Skorzystaliśmy z okazji i zapytaliśmy, jak poszło w Finlandii naszym tczewskim ekipom i jak wypadła reprezentacja Polski w turnieju narodów, w którym występował właśnie Mariusz Gek.
wszystkie drużyny wyszły z grupy. Później niestety odpadliśmy od razu w pierwszej fazie pucharowej, ale to dało nam możliwość grania w turnieju B. Trochę turniej pocieszenia. Najlepsze 64 zespoły grały o triumf w Mistrzostwach Świata. Pozostałe 100 kilka grało w tym turnieju B. I ten turniej zwyciężyliśmy. Zagrywka Tczew stanęła na pierwszym miejscu. Dodatkowo faktycznie był turniej kadr narodowych. Ja wówczas zakwalifikowałem się do kadry Polski, do reprezentacji. Tam z trójką kolegów, koleżanka jedna z innych drużyn z Polski graliśmy o Mistrzostwo Świata, w Pucharze Narodów. Tam zdobyliśmy piąte miejsce, czyli całkiem nieźle, to powtórzenie jakby sukcesu Polski z 2019 roku. Jeszcze nigdy nie byliśmy wyżej.